Dzień dobry Państwu, Rafał Boch, Polska. Dzisiaj super nietypowa rzecz dla osób nie tylko fotografujących, ale przede wszystkim dla tych, którzy lubią oglądać stare fotografie i zastanawiają się, jak mogłyby one wyglądać, gdyby były w kolorze. Pojawiła się opcja, że możemy automatycznie pokolorować stare zdjęcie. I już pokazuję, jak to zrobić. Przeprowadzimy dzisiaj test praktyczny. Oczywiście przeprowadzimy test zdjęcia, którego kolorystykę znamy. Wcześniej ją usuniemy, po to, żeby porównać efekt końcowy z tym, co wypluje nam program. Mamy zdjęcie naszej dyżurnej modelki, która zapozowała stojąc na tle jakiegoś domu, gdzie zrobiliśmy sklejkę z kilku zdjęć i tak jak widzimy, mamy tu jakieś kolory, mamy jakieś kolory na jej twarzy. Spróbujemy zobaczyć, jak poradzi sobie z tym ten program. Spróbujemy to przerobić na jakąś sepię, może czarno-biały, może sepię. Albo może jeszcze bardziej czarno-biały. O, z takim troszeczkę przerobionym na starodawny look. No jest dodana winieta, trochę Photoshop tutaj poszalał, jak widzimy za mocno, składając tą panoramę. Spróbujemy to wrzucić do tego programu. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Wchodzimy sobie na stronę MyHeritage, jak to woli. Logujemy się i teraz wchodzimy w zdjęcia. I tu jest koloruj zdjęcia. Tutaj mamy pokazane, w jaki sposób to można robić. Tu jest pokazane też kilka przykładów, jak z słabo wywołanych odbitek możemy pokolorować na poprawne kolory. Ale poniżej mamy też pokazane, w jaki sposób z czarno-białych zdjęć program dobierze nam kolorystykę. No i spróbujmy to teraz zrobić z naszym zdjęciem. Klikamy prześlij zdjęcie. Tutaj mamy w tym katalogu czarno-białe. Klikamy otwórz. Przesyłanie zdjęcia trwa przez chwilę. Kolorujemy twoje zdjęcie, jest napisane. I chwila, i gotowe. I pokazane jest, w jaki sposób pokolorowali. I właściwie, proszę Państwa, jesteśmy już w naszym katalogu, gdzie mamy zdjęcie czarno-białe, przerobione przez nas. Tu troszkę nierzetelny ten test wyszedł, bo niepotrzebnie dodaliśmy winietę i trochę tego kontrastu. No ale jak sobie przybliżymy zdjęcie, które było zrobione bez żadnych filtrów, to wygląda tak, a tak wygląda zdjęcie pokolorowane przez program MyHeritage. Nawet widzimy, że jest bardziej ciekawe, ale to ze względu na tą winietę, którą dodaliśmy i tutaj na te kontrasty trochę przerobione wcześniej. Jak widać czarno-białe, o, a teraz spróbujemy zobaczyć z samego czarno-białego, to tak koloruje. Kolor i czarno-biel. Porównajmy to z oryginałem. No rzeczywiście tak patrząc to trochę dodał nieba niebieskiego z algorytmu, podejrzewam. Tutaj na pewno te deski też one nie były takie brązowe, czyli on musi dobierać, że to jest chyba jakiś algorytm, że drewno brązowe, tutaj trawa zielona, w fajny sposób zielona. No twarz, no to wiadomo, sukienka. No tak to, proszę Państwa, wygląda. No oczywiście test nierzetelny, popełniliśmy błąd jak zwykle, bo musiałem dodać odrobinę artystycznego pierwiastka. I zanim wysłałem to zdjęcie, musiałem dodać odrobinę takiej oto winiety, co widać na tym czarno-białym zdjęciu. I dlatego one się troszkę różnią, ale ogólnie kolorystycznie fajnie jest pokolorowane. I uważam, że będziemy robić takie rzeczy. Wszystkie zdjęcia czarno-białe, które mamy w albumach i których nigdy w życiu nie widzieliśmy w kolorze, możemy w taki właśnie sposób
przerobić sobie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcineczku. Łapka, ale subskrypcja przede wszystkim, bo dążymy do 1000 i dziękuję bardzo.